Religia jest jak polityka. Powiedzieć tak, aby nikt nic nie zrozumiał. Kiedy ja przyciągnąłem Jezusa, to postanowiłam, że nie chcę być religijna i nie chcę być religijnym politykiem. Chcę żyć w prawdzie i chcę mówić do ludzi tak, aby słowo, które będę głosiła, poruszało ludzi, rozumiecie, do szpiku kości. Przyjaciele, jesteśmy w cyklu nauczania, kim jestem. Chciałabym, żebyśmy chwilę się pomodlili. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo jest jak młot i jak miecz i że jest w stanie dotrzeć do zakamarków naszych serc. Ojcze, ja modlę się, aby dzisiejsze słowo było rewolucyjnym słowem dla ludzi. Ja modlę się o przełom związany z tym słowem. W imieniu Jezusa Chrystusa biorę autorytet nad wszelkim chaosem, zamętem. Bierzemy autorytet nad naszymi myślami. Skupiamy się teraz na Twoim słowie, Ojcze. Amen. Przyjaciele, chcę dzisiaj powiedzieć na temat pokuty. Jedną... W ogóle musimy jako wierzący ludzie stosować się do niebiańskiego porządku. Ostatnio pewien chory królik, nie wymienię jego imienia i nazwiska, powiedział w filmiku, który nagrał, że nieważna jest doktryna. Ważna jest tylko i wyłącznie relacja. Ja z tego miejsca przeklinam to w imieniu Jezusa i mówię, że Ci się nie uda. O co w ogóle chodzi? Doktryna to jest droga. Rozumiecie? A Jezus o sobie powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. Czyli przez drogę, prawdę i życie. Nie można pieprzyć takich bzdur. Rozumiecie? Ja w ogóle będę modlić się o to, aby ludzie, którzy nie są powołani do nauczania, nie wiem, żeby ich gardło bolało, żeby nie mogli mówić, żeby nie mogli głosić. Rozumiecie? To jest w ogóle jakaś... Ja nie wiem, co to jest w ogóle. No dzisiaj jest jakiś zestaw chorych królików. Wszyscy w ogóle nawet nauczają w internecie. Posłuchajcie. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Ewangelia Jana 14:6. Zatytułowałam to kazanie: pokutuj szczerze i nie siej religii. Dlatego, że my z jednej strony przeklinamy religię, rozumiecie, i nie możemy tej religii siać. My ją przeklinamy i tak jak ją przeklinamy, nie możemy jej siać. Ewangelia Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A więc zobaczcie, jak to jest bardzo ważne. To jest porządek. Nowe narodzenie to rozpoczyna się w ogóle od pokuty. Wiecie, nowe narodzenie rozpoczyna się od pokuty. I dalsze nasze życie, abyśmy mogli wzrastać w wierze i doświadczać życia, jest związane również z pokutą. Pokuta to styl życia. Nie pokutujemy tylko wtedy, kiedy rodzimy się na nowo. Rozumiecie? Pokuta nie jest jednorazowym aktem. Nie pokutujemy, czyli nie przepraszamy Boga za nasze grzechy i nie odwracamy się od błędnego i grzesznego stylu życia tylko wtedy, kiedy dostępujemy nowego narodzenia. Pokuta ma być naszym stylem życia. Ja jestem droga, prawda i życie. Wchodząc na drogę, tak, poznajemy prawdę. Żyjąc tą prawdą, uwalnia się życie. To jest porządek nieba. Wchodząc na drogę, poznajemy prawdę. Żyjąc tą prawdą, uwalnia się życie. Spotkałam teraz, byliśmy kilka dni na usłudze. To w ogóle życie nasze, rozumiecie? Ja w ogóle, ja jestem zbudowana, kiedy widzę ludzi głodnych Boga. Ludzi, którzy chcą iść dalej do przodu. Wiecie, spotkałam się teraz z taką dziewczyną, przyprowadziła ją do mnie jej mama. I jej mama mówi do mnie w jej imieniu. Ja pytam się: a ile lat ma twoje córka? A ona mówi:
tam 30 czy 33. Patrzę się na nią, mówię, umiesz mówić? Tak. A ja mówię, a o co chodzi? Bo ja nie jestem pewna zbawienia. Wysłuchała wszystkich możliwych naszych nauczeń. I powiem więcej. Została utopiona w imię śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wykonała ten proroczy gest. Rozumiecie? Ale nigdy nie pokutowała i nigdy nie spotkała się z Jezusem. Posłuchajcie, co się dzieje. Pytam się, czy chciałabyś się dzisiaj z nim spotkać? Mogę cię z nim zapoznać. Wzięłam ją na bok. Opowiedziałam jej Ewangelię. Opowiedziałam jej swoje świadectwo jako mega sprawiedliwego człowieka. I pomodliłam się. Mówię, Duchu Święty, przekonaj ją o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Artur prowadził spotkanie i mówię, teraz idziemy posłuchać sobie Słowa Bożego. W ogóle ja byłam tak pewna, że ona będzie pokutowała. Rozumiecie? Spotkanie się zakończyło, bo już chcemy odjeżdżać, ona za mną biegnie. Grzechy zaczęły przez nią przechodzić jak film. Co się ze mną dzieje? Ja mówię, Duch Święty, przekonuję cię o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Rozumiecie? To jest pokuta. Natychmiast akcja życia. Ja podważam to, że można pokutować i nie zmienia się życie. Nie ma takiej opcji. Pokuta to rewolucja. Rewolucja to zmiana. Rozumiecie? Nie ma takiej opcji, że pokutujemy i nasze życie się nie zmienia. Ale powiem wam, gdzie jest zagrożenie. Zagrożenie jest takie, że robimy tylko jedną rzecz w pokucie. Przepraszamy Boga. Przepraszamy Boga, czego nie robimy dalej. Nie robimy dalej tej drugiej ważnej części. Nie odwracamy się od tego, za co przepraszamy Boga. Jeśli tylko przepraszamy Boga, a nie odwracamy się od tego, tak? To nie ma takiej opcji, żeby był przypływ życia. Coś wam powiem. Rzeczywistość nie znosi próżni. Kiedy rodzi się religia? Religia rodzi się wtedy, kiedy jest brak realnej pokuty, ponieważ rzeczywistość nie lubi próżni i trzeba tą próżnię czymś wypełnić. W ogóle, rozumiecie, kiedy jest niemoc, to trzeba to jakoś nazwać. Wiecie, o co chodzi? Kiedy będziesz prawdziwie pokutował, kiedy będziesz prawdziwie zmieniał swoje myślenie, kiedy autentycznie na skutek spotkania z Bogiem będziesz odwracał się od tego, za co przepraszasz Boga, tak będziesz doświadczał życia i to życia w obfitości, bo On powiedział, ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie i to życie w obfitości. Pokuta jest widoczna, tak jak wiara jest widoczna. Efektem wiary jest posiadanie. Rozumiecie? Efektem pokuty jest życie płynące. Tam, gdzie będziesz się pojawiał, będziesz niósł rewolucję. Rewolucję. Wiesz? Rewolucję będziesz niósł. Spotkałam też drugą dziewczynę, która jak mnie zobaczyła, to mnie złapała w cudzysłowie za ożydla i mówi do mnie, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię, dopóki się o mnie nie pomodlisz. I z nią rozmawiam i pytam ją różne rzeczy, o co w ogóle chodzi u ciebie. Dziewczyna, słuchajcie, mieszka na wsi. Słucha nas. Zaprasza do wiejskiej chatki ludzi ze wsi. Powtarza moje słowa z uwielbienia. Śpiewa te piosenki. Pokutują tam ludzie. I rodzą się na nowo. I są wypełniani Duchem Świętym. Rozumiecie? Ale ona jest teraz w takim miejscu, że jest w ogóle w religijnym kościele. I przychodzi do mnie i mówi, ale pomódl się o mnie, żeby coś się zmieniło. Ja bym coś ci powiem. Nic się nie zmieni, dopóki nie podejmiesz decyzji. Pokuta jest decyzją. Kiedy zamieszkał w tobie Duch Pana, to zamieszkał w tobie Duch Panowania. Inaczej Duch Zarządu nad sobą. Ty masz władzę i moc i wszelki autorytet, aby zarządzać swoim życiem. I ja mówię do niej, musisz wyjść z tego miejsca.
jest napisane i wyjście spośród nich. Ona mówi, ale jak ja mam to zrobić? Ja mówię, normalnie, nie będę się o Ciebie modliła. Ja mówię, podejmij decyzję na silnego indyka. Podejmij decyzję, że wychodzisz. Że wychodzisz spośród nich, że nie jesteś częścią ich. Ona mówi, ale jak to? To takie proste. Ja mówię, tak, to jest kwestia decyzji. Przyjdzie moc na Twoją decyzję. Ty podejmiesz decyzję, rozumiesz? I przyjdzie moc na Twoją decyzję. Bóg nie zawodzi. Rozumiecie? Życie się nie uwalnia wtedy, kiedy nie decydujemy. Kiedy nie odwracamy się. Ona mówi do mnie, to ja tak zrobię. Ja wie dobrze. I uwolni się życie. Pomodliłam się tylko i wyłącznie o jej decyzję. Nie, rozumiecie? Nie ma innego w ogóle, nie ma opcji, aby jednostka się rozwijała, jeśli nie ma zrozumienia pokuty. Pokuta jest dzisiaj tak wyśmiechtanym tematem, jak wiele innych. Jak wiele innych. Na brak pokuty przychodzi religia. Ja to mówię, religia wszystko wyrówna. Jak walec. Powie tak, żeby nie zrozumieć. Powie tak, że się nie zmieni atmosfera. Rozumiecie? Obroni diabła. Obroni wszystkich ludzi. Rozumiecie? Ale kiedy będziesz prawdziwie pokutował, będziesz coraz lepiej widział, będziesz coraz lepiej słyszał. Słowo Boże nie będzie dla Ciebie ciemne. Rzeczy duchowe nie będą dla Ciebie trudne. Rozumiecie? Nie będzie czegoś takiego, że w ogóle wiesz, raptem w świecie sobie radziłem, a potem poznałem Jezusa i w życiu sobie w ogóle nie radzę. Wiecie, wracając dalej do tej dziewczyny, ona mówi, ty mi mówisz strasznie rewolucyjne rzeczy, ja w ogóle, ja nie słyszę takich rzeczy u mnie w kościele. Ona mówi, ja nie chcę łożyć pieniędzy na mojego pastora. Ja mówię, a po co w ogóle na niego łożyć? No bo wiesz, bo tam jestem, ja mówię, to wyjdź. Mówię, co jest napisane w Słowie Bożym. Zanieście całą dziesięcinę do spichlerza. Co to jest spichlerz? Spichlerz jest miejscem gromadzenia jedzenia, żywności. Ja mówię, gdzie się karmisz? Gdzie się karmisz? Ona mówi, od 2 lat słucham was, ja mówię, to przynieś nam pieniądze. Rozumiecie? I to jest prawda, i to jest szczere, i ja ją tym uwalniałam, i ona podejmuje decyzję i tak będzie robiła. Czy to jest takie proste? Ja wiem, tak, to jest takie proste. Tylko podejmij decyzję, odwróć się, wyjdź. Wyjdź spośród nich. Nie bądź udziałowcem w ogóle tego miejsca. Prawdziwa pokuta niesie życie. Pokuta to decyzja, a nie szczególna łaska. Nie modlimy się o szczególną łaskę do zmiany, nie modlimy się o szczególną łaskę do pokutowania. Kościół się przyzwyczaił do pewnych rzeczy. Nabożeństwo, namaszczenie, modlitwa, nic się nie zmieniło. Szary poniedziałek, w życiu sobie nie radzę. Ja mówię, posłuchaj, nie podejmujesz decyzji. Decyzji nie podejmujesz. Czemu? Bo boisz się przekroczyć pewnego progu bólu. Ja przekroczyłam bardzo trudne progi bólu w swoim życiu. Kiedy Artura zamknęli do więzienia i poszedł na współpracę, choć ja nigdy nie siedziałam w więzieniu, to byłam związana z subkulturą więzienną. Dla mnie, jak ktoś nie siedział w więzieniu, to był frajer. Rozumiecie? I ja w liście od Artura dostaję informację. Agata, poszedłem na współpracę z policją i ja mówię, o Boże, frajer. Rozumiecie? Pierwsze co? Budzi się we mnie w ogóle, że frajer. Na skutek jego pójścia na współpracę z policją zamykają do więzienia mojego taty. Zobacz tę sytuację. Nie wiem, jaki próg bólu musisz przejść dzisiaj. Zamykają do więzienia mojego taty. Wiesz, czujesz klimat? Jakby ci policja do więzienia zamknęli, w ogóle nie słuszne. Moje emocje drżały. A Słowo Boże mówi, co ma wspólnego wierzący z niewierzącym. Bóg działa z Arturem ku dobremu. Z kim Bóg współpracuje z tym tematem? Z moim tatą czy z moim mężem? Z moim tatą nie, bo mój tata nie poznał Jezusa. Mój Bóg współpracuje z moim mężem. A więc co? Ja w ogóle nie mogę mieć pretensji. Muszę uznać to za prawdę. Podważyć w ogóle myśli z tego świata.
które mówią do mnie, czy to jest sprawiedliwe. Tak, to jest sprawiedliwe. Oto kładę przed wami prawdę. To jest prawda, surowa. Jak krzyż Golgoty, jak krew i rany Jezusa, jak Jego poszarpane ciało, jak zalana Jego twarz krwią. Prawda jest surowa, jak stek krwisty. Rozumiecie? I do takiej prawdy należy się ustosunkować. Jeszcze raz, pokuta to odwrócenie się od grzechów. Kiedy nie decydujesz, to się cofasz. Brak decyzji powoduje, że... Brak decyzji to też decyzja. Ludzie myślą, że jak nie decydują, to stoją w miejscu. Nie. Ja w ogóle spotykam ludzi, którzy notorycznie chodzą wokół tej samej góry. Ja mówię, ja nie umiem ci już pomóc. Nie mogę ci pomóc poza Jezusem i nie chcę ci pomóc poza pokutą. Ponieważ jest napisane, jak poznaliście Jezusa, tak w nim chodźcie. Ja poznałam Jezusa takiego, że ja w ogóle pokutowałam, rozumiecie? I w ogóle jestem człowiekiem pokuty. Jestem człowiekiem pokuty. Coraz bardziej uczę się, że szybciutko odwracam się. Jestem człowiekiem szybkiego zwrotu. Rozumiecie? Szybki zwrot. Przychodzi do mnie prawda, tak? Duch Święty mi pokazuje jakąś prawdę. Chwilę tam jestem jakaś, nie wiem, oszołomiona. Mówię, aha, zmieniam kierunek. Patrzę na krzyż. Zmieniam kierunek. Patrzę na krzyż. Nie ma innego ratunku. Inaczej będziemy chodzić wokół tej samej góry. Ciągle będą te same modlitwy. Rozumiecie? I takiego Chrystusa będziemy pokazywać. Niemocnego. Wiecie, o co chodzi? Taki Bóg będzie prezentowany przez Kościół. Podejmuj decyzję o pokucie. Kiedy wchodzimy na drogę niebiańskiego porządku, zamykamy drogę demonom. Pewne demony od ciebie nie odejdą, jeśli nie będziesz pokutował. Pewne demony od ciebie nie odejdą, jeśli nie zerwiesz relacji pewnych, jeśli nie wyjdziesz z pewnych związków, jeśli nie przestaniesz robić pewnych rzeczy. I teraz zamordę się, żeby Duch Święty pokazywał wam, co to są za rzeczy. Co to są za rzeczy? Często jest tak, że kiedy długo i ustawicznie trwamy w jakimś temacie, to tak się do niego przyzwyczajamy, że bardzo trudno nam zobaczyć to, że to jest błąd. Przyjdź dzisiaj do Ducha Świętego, przyjdź dzisiaj do Boga i powiedz tak, Boże, ja chcę, abyś pokazał mi wszystko, co przykrywa religia. Tak? Wszystko to, co wyparłem. Nie mam na przykład życia. Tak? Widzę, że ta dziedzina życia jest bezpłodna. Bezpłodna jest ta dziedzina życia. Czemu jest bezpłodna ta dziedzina życia? Bo tam nie ma pokuty. Tam nie ma jakiegoś rozerwania. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Inaczej zakryje nas religia. Religia jest okropna. Posłuchajcie. Religia jest jak wszetecznica. Ona chce się podobać wszystkim. Powiedzieć tak? Aby nikogo nie urazić. Prawda jest taka, a ja nie powiem prawdy, bo jestem dżentelmenem w relacji. Walę w dżentelmeństwo. Rozumiecie? My jesteśmy Kościołem pełnej Ewangelii. Jak się ktoś obrazi, to niech się obrazi. My nie możemy inaczej żyć. My musimy tylko i wyłącznie żyć tak, jak głosimy. Rozumiecie? Diabeł nie ma nic przeciwko, aby w Kościele mówić prawdę. Nic. Ale jest problem, kiedy ową prawdę zaczynamy prezentować. On się nie sprzeciwia teoretykom w ogóle. Diabeł nie sprzeciwia się teoretykom. Wiecie, kiedy pojawiamy się w różnych kościołach i są tam jakieś religijne rzeczy, tak? I my to rozwalamy, natychmiast przychodzi życie. Ale dalej mówimy, trwajcie w prawdzie. Bądźcie ludźmi pokuty. Bądźcie ludźmi prawdy. Nie dawajcie się z powrotem diabłu. Diabeł to szmaciarz. Ale nie wystarczy tylko powiedzieć, gromię ciebie, diable. Dzisiaj w imieniu Jezusa ogłaszam, że nie będę służył Tobie, tylko będę służył Bogu.
Rozumiecie to? Nie. On tkwi w szczegółach! W szczegółach tkwi diabeł. W relacjach. Wiecie, bo na przykład mam wzgląd na osobę. No wiesz, ale on pouczowo! Ja mówię, nie widzę. Ha. W kabarecie ostatnio słyszałam taki tekst. Ludzie, ludzie, co wy tu robicie? Islam to wrót puka, aby wybrać chrześcijanów prześladujecie. Ludzie do nas tak mówią. Czemu prześladujecie chrześcijan? Nie prześladujemy chrześcijan! Prześladujemy diabła! Prześladujemy religię! Prześladujemy humanizm! Do końca naszych dni będziemy głosić prawdę i pokutę. Pokuta to broń na diabła. To broń na diabła. Rozumiecie? Jeśli coś w tobie teraz to religia. Rozumiecie? Pokuta jest krwawa. Czemu? Ponieważ odrywane jest z nas coś starego, napoczętkowego. Nie bójcie się tego, naprawdę. Kiedy Wiktor umierał od narkotyków i kiedy ten chłopak, który mu sprzedał to, co z nim tam zapalił, tą marihuanę, przyszedł do mnie wieczorem ze swoją mamą, a ja stanęłam i powiedziałam do niego, nie mam do ciebie żalu, wybacz ci. On się rozsypał na kawałki. Wiecie, bo ja do niego nie miałam żalu. Wtedy, kiedy Wiktor umierał, to ja dostałam takie słowo od Boga. Choćby umarł twój syn, dam ci 100 takich synów. Czy jesteś gotowa na taką prawdę? Tak, bo zdecydowałam się na życie z tobą. Bo jestem człowiekiem praktyki, a nie teorii. Rozumiecie? Do dnia dzisiejszego, kiedy mnie spotyka. W ogóle mi teraz tak mówi, mamo, co mu tam znowu powiedziałaś? Ja mówię, on ma taki szacunek do mnie, jego życie się zmieniło. Jest taki przypakowany, a był wiórem. Rozumiecie? Wziął się za sport. Ja nie widzę u niego nowego narodzenia, rozumiecie? I w ogóle nie zamierzam ubierać to w nowe narodowe. Religia by teraz ubrała. A może życie Jezusowi oddał? Nie wiem. Nie wiem. Najprawdopodobniej nie. Ale zetknięcie z człowiekiem pokuty, rozumiecie? Z czymś świętym spowodowało, że to go uderzyło i on jest inny. Jest sportowcem. Kłania mi się. Pani Ania, to są pani, ale ja wszystko. Życie. Brak pokuty powoduje obłęd. Najwięcej... Wiecie w ogóle, ile w psychiatrykach leży osób chorych na głowę? Z uwagi na religię. Z uwagi na religię. Wszyscy tam poznali Jezusa. W psychiatryku w ogóle są wszyscy wierzący. Rozumiecie? My kiedyś w ogóle usłyszeliśmy mądre słowo od pewnego człowieka, który powiedział tak. Boże, ja to w ogóle mówię, ale jazda. To są nieuleczalne i nierozpoznawalne choroby. Wiecie dlaczego? Z uwagi na to, że poznanie wzrasta, a się nie pokutuje. Przychodzi obłęd. Myśl o tym. Jeśli widzisz obłęd w swoim życiu, jeśli widzisz obłęd w pewnych dziedzinach, to wiedz o tym, że to jest to. Że na skutek poznawanej prawdy, na skutek poznania, które przychodzi do twojego życia, nie podejmujesz decyzji o pokucie. Nie podejmujesz decyzji o pokucie. Nie wychodzisz, nie rozrywasz relacji. Wiesz, w tyłku to masz. To są niebezpieczne rzeczy. W chrześcijaństwie albo idziemy na 100% za Bogiem. Rozumiecie? Albo diabeł wciąga takich ludzi jak krewy koksu. List do Efezjan 4:22-24. List do Efezjan 4:22-24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Jeśli przyzwyczaiłeś się do czegoś, jeśli pewne widzisz teraz, że w ogóle pewne sytuacje są dla ciebie na przykład normalne, nie wiem, nie masz pracy, tak? Siedzisz na czyimś utrzymaniu i ten temat jest dla ciebie normalny, to chcę ci powiedzieć, że to nie jest normalne. To nie jest normalne. Ale jeśli w tobie nie ma żadnego ruchu, tak? To znaczy, że w ogóle już masz zatwardziałe serce. Z uwagi na to, że nie pokutujesz,
tak? Spowodowałeś w ogóle, że zatwardziło się twoje serce. Pamiętaj, co kiedyś powiedziałem, tak? Jedno z pierwszych objawień, które dostałam do Boga. Jeśli czegoś nie wiesz, poczytuję ci to za sprawiedliwość. Ale jeśli wiesz, a nie czynisz, to dziś mogę to powiedzieć. Obłęd sprowadzasz na swoje życie. Co mówi Słowo Boże o takich ludziach, którzy... Mnie zawsze zadziwia to, jak ludzie w kościele... Ja w ogóle na przykład wiem, jak jest. Wiecie, gdzieś na przykład przyjeżdżamy, wiem, jak jest. I w ogóle się nie mówi o tym. Zamiata się coś pod dywan, ale się... Teraz będziemy chwalić Jezusa, będziemy wyśpiewywać Jemu tutaj różne rzeczy, ale się nie mówi o prawdzie. O prawdzie. A w ogóle, a jaka jest prawda? Porozmawiajmy o prawdę. O prawdzie. I Słowo Boże mówi tak. Lud ten czci mnie swoimi wargami, ale sercem swoim jest ode mnie daleko. Lud ten czci mnie swoimi wargami, ale sercem jest ode mnie daleko. Nie bądź taki człowiek. Przyjdź dzisiaj do Boga, powiedz, kurczę, może się w ogóle pogubiłeś w jakimś temacie. Może to się stało takie dla ciebie. To jest religia, rozumiecie? To jest religia. Jeśli serducho nasze jest daleko od Bożych prawd, od pokuty, rozumiecie? Ale w ogóle odprawiamy religijną szopkę, tak? To jest to słowo. Lud ten czci mnie wargami, ale sercem jest ode mnie daleko. Obudźcie Alinkę, niech nie śpi. Obudź Alinę. Bądźmy ludźmi pokuty. Co w ogóle, muszę to powiedzieć, to jest rzeczywistość. Przychodzi diabeł i na przykład Alina śpi. Dlaczego? Nie obraź się, Alinka, ja muszę zobrazować pewną prawdę. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że diabeł nie chce, abyśmy słyszeli prawdę. Rozumiecie? Przychodzi ospałość, przychodzą demony, zarzucają szmatę na głowę, zatykają uszy, zaślepiają oczy, aby nie widzieli, aby nie usłyszeli, aby się nie zmienili. Wtedy będę ich kręcił. Wtedy utrzymam ich w systemie religii. Wtedy ja ich w ogóle, oni tutaj rozkręcą się w ogóle, będą uwielbiać, ale prawda ich nie wyswobodzi. Wiecie, dlatego przed każdym głoszeniem słowa musimy się modlić. Brać autorytet nad duchami ospałości, nad demonami, aby nas nie usypiały podczas głoszonego słowa. Wiecie, lud ten czci mnie swoimi wargami, ale sercem jest ode mnie daleko. Króciutko już będę kończyła. Religia broni diabła. Kiedy nie będziesz pokutował, to jest to naturalna rzecz w ogóle, że przychodzi religia. Religia broni diabła. Religia prowadzi ludzi poza porządkiem nieba. Taka jest religia. I to czeka wszystkich ludzi, którzy nie pokutują. Wiecie, to jest życie. To jest życie. Świat chrześcijański jest w ogóle bardzo malutki. Ja w ogóle znam ludzi. My gdziekolwiek się w ogóle nie pojawię, to ja w ogóle patrzę, gdzie się krytka. Pamiętam cię z tamtym kościoła. A przeszedłeś tutaj. No tak, tam mi się znudziło, wiesz. Tam zaczęli o pokucie mówić, a przedmiot, weź. Bo tam o pokucie powiedzieli. Przyniosę się do innego zboru. A co mi tam? Tam braci chrześcijanów prześladują. W tamtym zborze prześladują braci chrześcijanów, to ja się przeniosę do innego kościoła. Co to jest? Rozumiecie? Ludzie, co wy tu robicie? Islam wróg. Gdy będziesz człowiekiem realnej pokuty, to zobaczysz, jak życie wokół ciebie się będzie rozjaśniało. I to już nie będzie ściema. To nie będzie tak, że ty wiesz, kurna, wyznaję, ale nie mam. Normalnie będziesz widział progres. Normalnie będziesz widział, jak ci rosną bicepsy. Ja robię przysiady z moim mężem, biorę go na bary i przysiadam z nim. Tak mi służy ćwiczenie, tak mi służą te wszystkie rzeczy, które Artur mi podaje. Nie broń diabła w swoim życiu. Nie prowadź ludzi bez pokuty. Jeśli nauczasz, to mów do ludzi o pokucie. Wiecie, porzućcie dzisiaj taki porządny. O pewnych rzeczach na przykład nie powiem.
wszystkim. Będę mówił o wszystkim i o wszystkim, o wizjach, o snach. Wiecie, to jest na przykład wizje i sny, to jest taki wszyscy tego chcą, to jest piękne. Też mam wizję, też mam sny. Życzę wam wszystkim, żebyście mieli Boże wizje i Boże sny, ale żebyśmy wzrastali, musimy być ludźmi pokuty i musimy mówić ludziom o pokucie. To jest bardzo ważne. Dlatego, że inaczej przyłaży religia. Religia jest straszna. Jeśli uda jej się zakorzenić w pewnym kościele, to to jest temat potem, ja nie wiem, potem musi w ogóle ktoś przyjść, z perspektywy w ogóle, wiesz, zerknąć. Ale jazda. Wargami swoimi wyznają, tak? Ale serduchem są daleko. Rozumiecie? Ja znam takie miejsca. Znam takie miejsca i wiem, od jakiego momentu to się zaczęło. Od przestania mówienia prawdy. Kiedy się nie mówi prawdy, to przychodzi religia. Nie powiem mu prawdy, bo się obrazi. Niech się obrazi. Usiądź potem z nim, powiedz, słuchaj, no nie mogę inaczej. W ogóle uwierzyłem w to jak wariat, że w ogóle przed Jezusem będę się spowiadał z każdego wypowiedzianego słowa. Co ja mu potem powiem? A wiesz, Boże, bo to ja w ogóle tak jemu to chciałem powiedzieć o torcie, a nie o pokucie. Przyjdź do nas, bo u nas jest teraz wystawka. To jest to, co ja mówiłam dzisiaj na uwielbieniu. My nie mamy tej sali po to, żeby tutaj sobie uwić nowe gniazdko. Położyć pięknie wykładzinę, zrobić pokój zwierzeń, w ogóle zaciągnąć kotarami. Nie. To jest nasz dom, w którym ma królować prawda. Tu ma królować prawda. My jesteśmy ruchem przebudzenia. My jesteśmy kościołem pełnej Ewangelii. Rozumiecie? Ten dom w ogóle tu, na chwilę, kiedy my to teraz ogarniamy, rozumiecie? To oczywiście tak, to jest po to, żeby było ładnie, ale to nie jest nasz cel. To nie jest nasz cel. My się zamierzamy rozwijać w apostolstwie. My tu od środy będziemy od rana siedzieli obydwoje, bo na przykład Sara to będzie miała lekcję. Muszę jej zagwarantować nowy język, będzie miała gimnastykę, będzie miała informatykę i matematykę, więc tu będę siedziała. Rozumiecie? Mówcie prawdę. Bądźcie ludźmi prawdy. Jeśli widzisz, że pokuta nie jest twoim stylem życia, to jest coś, przed czym ty uciekasz, to jest coś, czego ty się boisz, to jest coś, co jest dla ciebie jakieś takie w ogóle, wiesz, taki porządny jesteś, to przyjdź dzisiaj z tym do Boga. Powiedz, chcę być człowiekiem pokuty. Chcę być człowiekiem pokuty. Nasz mistrz to rewolucjonista. Kiedy ty będziesz pokutował, nie ma takiej opcji, że nie będziesz wzbudzał rewolucjonistów. Nie ma takiej opcji, że nie będziesz wzbudzał rewolucjonistów. Ale przyjdź dzisiaj do Boga i powiedz tak, Boże, być może wziąłeś sobie coś za dużo na plecy i tego nie chcesz. Nie wstydź się. Zrezygnuj z tego. Jeśli ci ciąży jakaś służba, jeśli to spowodowało, że odeszła od ciebie radość, z prostych rzeczy, nie radujesz się swoim zbawieniem. Zrezygnuj z tego. Uwalniam cię dzisiaj od tego. Uwalniam dzisiaj was od służb, które was ciążą. Ponieważ człowiek, który jest obciążony, nie może pobiec dalej. Powiem więcej. Kiedy na jakimś miejscu jest człowiek, który jest obciążony, ale wstydzi się spokutować, na jego miejsce nie może być kto. Przyjść ktoś, w kim zaczyna się budzić prawda. I przez niego chce na przykład działać Bóg. Ja jestem za życiem. W ogóle w kościele się życie podnosi do góry. Rozumiecie? Życie się podnosi do góry. Bądźcie ludźmi pokuty. Życzę wam tego z całego serca. Pokuta, tak jak powiedziałam wcześniej, ona jest krwawa. Ale zobaczysz, co się będzie z tobą działo, co się będzie działo w ogóle z twoim życiem. I bądź ze sobą szczery, bo to wiecie, przed ludźmi w kościele można odegrać pewnego rodzaju szopkę, tak zwany teatrzyk. Wiecie, bo nie przystoi, bo do kościoła trzeba się ładnie ubrać, się ma takie kościelne ubranie i tak dalej, wiecie. A ja tam siedzę tą perkusją i wielokrotnie, ale tam się brudzę. Tu mam nawet spodnie gdzieś brudne. Wiecie, to nieważne jest w ogóle. My tu nie jesteśmy, żeby ładnie wypaść. My tu jesteśmy po to, aby prezentować życie. I taka jest w ogóle pokuta.
Ja wiem, że ludzie uciekają od tego tematu, boją się i ciągle krzyczą: Boże, przełom, Boże, przełom, ogień na tą dziedzinę życia. Nic tam nie przyjdzie. Żaden przełom i żaden ogień. Wiesz, ten ogień tam cię podpali w ogóle trochę, ale jeśli nie będziesz pokutował, to nie będziesz miał realnych zmian w swoim życiu. Będziesz się kręcił wokół tej samej góry. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że właśnie przychodzi religia. I do tego się można tak przyzwyczaić. Można się do tego przyzwyczaić. To się staje naturą człowieka. Tak potem powstają religijni ludzie. On jest taki... Zobacz, jak on mówi. Wiecie, ja mówię, ale to życia nie niesie. Co z tego? Ja pamiętam, jak mówiliśmy w kościele zielonoświątkowym. Artur tam chciał usługiwać. Nie może. Ale dlaczego? Bo będzie prześladował braci chrześcijanów? Nie, nie może, bo szkoły nie skończy. Ja to często mówię, ludzie z szkoły teologicznej, mnie nie wyzwoliła pięknie, stylistycznie ułożona prawda. Mnie wyzwoliła, mnie krzyż wyzwolił. Rozumiecie? Krwawy, surowy, wiecie, poraniony Jezus. On mnie uwolnił i On mnie wyzwolił. On mi wskazał na porządek nieba. On o sobie powiedział. Wiecie, w ogóle chcę wam jeszcze dorzucić. On nigdy nie powiedział o sobie: jestem miłością. Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, ty mi Jezusa. Chodź, położę na ciebie ręce, narodzisz się na nowo. Nie narodzi się nikt na nowo. Narodzeniu na nowo towarzyszy pokuta, szczera pokuta. Wiecie, uznanie siebie za grzesznika, żeby przyjąć Zbawiciela. Oto kładę dzisiaj przed wami życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Amen. 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 Pokuta. Ludzie się boją tego. Myślę, że pokuta kończyki. To twoja robota jest. Ludzie zazdroszczą. Na przykład mówią, jak to się stało, że coś zmieniło się w twoim życiu. Jak i mówisz, że pokutowałeś, a? To nie chcą słuchać o tym powiem. Nie chcą słuchać o tym. Ja, jak byłem przestępcą, to miałem bardzo dużo pieniędzy. Nawracam się do Jezusa i pierwsza rzecz, która jest, to jest taka, że przestaję być przestępcą. Co to jest, co się z tym wiąże, że nie będę miał pieniędzy? Rozumiecie? Że nie będę miał pieniędzy. Dużo pieniędzy nie będę miał. Dużo. Idę do pracy za jakieś grosze. Pamiętam, poszedłem do pracy, zarabiałem 1100 zł i wziąłem pensję z 1100 zł wtedy i otworzyłem moją szafę i wyjąłem moje spodnie od Versace za 1000 zł. Patrzyłem na te spodnie, które sobie kupiłem w świecie będąc, nie? Popatrzyłem na buty za 1500 Henry'ego Lloyda. Popatrzyłem na to i zobaczyłem, że te spodnie i te buty to są moje dwie obecne pensje. W ogóle wiesz, o czym ja mówię? Wziąłem te spodnie i te buty i oddałem je komuś, kto nie miał spodni ani butów. I zostałem przy swoim 1100 zł. Pokuta. 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 Chcę ci powiedzieć, że to jest to. To jest, o to tu chodzi. Kiedy doszedłem do wniosku, że trzeba
uwierzytelnić się w swoim środowisku, w miejscu, w którym mieszkam, a mieszkam w miejscowości 8 tysięcy ludzi, to wziąłem megafon i poszedłem głosić Ewangelię. Podchodziłem do każdej kobiety, z którą spałem. Rozumiesz, to jest łatwe w takiej miejscowości. Podchodziłem i mówiłem, przepraszam Cię, że z Tobą spałem, bo to grzech. Podchodziłem do ludzi, którym okradłem sklepy w mojej miejscowości. Mówię, proszę Panią, to ja Pani ten sklep okradłem. Przepraszam Panią. Pokuta. A ludzie się boją, że to ich zniszczy. To Cię nie zniszczy! Pokuta Cię nie zniszczy! Pokuta Cię nie zniszczy, rozumiecie? Mówię to do Was z miejsca świadectwa. Nie zniszczy Cię pokuta. Nigdy! Pokuta wyrwie z Ciebie kawał zła. A wtedy Duch Święty zacznie leczyć dziurę. I powstanie nowe ciało, nowe miejsce, zaleczone, uzdrowione, silne. Nie bójcie się tego, nie bójcie się pokutować. Zmiany w życiu są z tym związane. A pokutować wcale nie jest trudno, jest bardzo łatwo.